Hej, witam Was na kanale Enjoyment Family. Dzisiaj zrobimy sobie aktualizację naszego warzywnika. Jak wiecie, zbijaliśmy skrzynię. Pokażę Wam, co nam wyrosło, co się nam udało, na co jeszcze czekamy. Pierwsza skrzynia, zaczynamy od groszku. Ładnie nam tutaj pnie się po siatce. Zrobiłem taki tutaj, jak zobaczycie, stelaż, dzięki któremu ma możliwość się pięcia. Już pojawiają się takie grubsze łodygi. Z tej strony jest ich o wiele więcej. Nie wiem, czego to jest powodem. Może dlatego, że tutaj jest, mają cieplej, bo tutaj jest mniej tego miejsca. Jak widzicie, tutaj jest ich pełno. Pełno takich dużych, natomiast tutaj jest trochę marniej, ale też ładnie to wygląda. Mam nadzieję, że starczy im miejsca, żeby się tu wyspinać. Mam nadzieję, że nie zrobiłem tego za niskiego. Następna rzecz naszej pierwszej skrzyni to są czosnki. Mamy tutaj wiele czosnków posadzonych. One były sadzone z takich pojedynczych, po prostu odłamanych czosnków. I jak widzicie, ładnie sobie już rosną, wyglądają zacnie. Niektóre padły, więc je po prostu wyrwaliśmy, nie przyjęły się. Jako tako jest ich dużo. Tutaj gdzie niegdzie przebija się jeszcze cebulka, bo zostało nam cebulki więcej z innej skrzyni, więc w miejsce, gdzie było po prostu luz, tutaj dodaliśmy jeszcze cebulkę. Tutaj chluba naszego ogrodu, czyli sałata, jest posadzona tak nierówna, to z tego względu, że nie wszystkie nam wyszły. Tutaj miały być jeszcze sałaty, ale one się po prostu nie udały, bo troszeczkę zmarzły. Te, które przeżyły, to są właśnie te, które teraz rosną, ale są już naprawdę duże i ładne. Ładnie się zakorzeniły, tutaj wszystko wygląda super, pięknie sobie rosną. Ja je co rano podlewam, tak jak widać, jeszcze są na nich krople. Zawsze rano około 6 przychodzę i podlewam je wszystkie. Następna skrzynia. Mamy tutaj koperek. Koperek fajnie szybko się wzbił w górę. Następnie mamy tu szczypiorek. Szczypioreczek jeszcze jest taki bardzo delikatny. Mało tego szczypiorku wyszło. Jak widzicie, to są tylko takie delikatne, gdzieniegdzie szczypiory się pojawiają. Tutaj w tej jakby części jest ich więcej. Tutaj mamy takie luki. Następnie mamy tutaj pietruszkę nać. Ona też fajnie wzeszła, bardzo długo się na nią czekało. Chyba 3 tygodnie wschodziła, ale w końcu się pojawiła i tutaj mamy dużo pietruszki. Kolejne rzeczy z naszego warzywnika to są brukselki. Brukselki ładnie powychodziły, jak widzicie, takim gdzieniegdzie w takich pęczkach. Nie rozsadzałem ich, choć pewnie powinienem. To napiszcie mi w komentarzu, czy takie skrupiska brukselek trzeba rozsadzać, czy można je właśnie tak zostawić. Trzecia skrzynia, tutaj mamy szpinak. Szpinak rośnie bardzo ładnie. Zasadziliśmy go więcej z tego względu, że często jemy szpinak i wydaje mi się, że będzie pyszny, ma piękny kolor zielony i rośnie bardzo dobrze. Również jest codziennie podlewany. Zaraz koło szpinaku rośnie marchewka. Marchewka bardzo pomału wschodzi. Tutaj mamy jakieś jeszcze chwasty do wyrwania. Czasami pojawiają się tutaj, zasiały się między innymi wtedy, pewnie jak kosiłem i tutaj co nieco powpadało. Tutaj mamy jedną z prostszych rzeczy, czyli po prostu rzodkiewkę. Rzodkiewka no zazwyczaj się udaje, jeśli nie zrobimy jej zbyt blisko, to ona ładnie wyrośnie. Jak sobie tutaj zobaczymy, to jej trochę to odgarnę. O, to już tutaj widać ładną rzodkiewkę, która sobie tutaj wyrasta. Tutaj mamy prawdopodobnie taką większą. O, ta już jest taka fajna. Właściwie można by było już ją wyciągać i sprawdzić jej smak. Może to jeszcze sobie dzisiaj zrobimy. Wezmę jedną rzodkiewkę i zobaczymy, jak one smakują. Trzecia skrzynia. Tutaj rośnie nam fasolka szparagowa. Bardzo ładnie wyszła. Tutaj jeszcze jakieś chwasty widzę, to jej od razu wyrwę. My lubimy fasolkę szparagową, tak więc fajnie, że jej będzie dużo. Jeden jeszcze mam problem, to tutaj jedna dostała jakiegoś dziwnego na liściach i to będę musiał chyba tutaj podrywać jej te listki, które są brzydkie. Może też mi napiszecie w komentarzach, co oznaczają takie białe plamy na listkach. Może to było też wtedy, kiedy padał deszcz i później wyszło od razu słońce i one po prostu się przypaliły. O, właśnie tak to wygląda, więc te listki od razu sobie oderwę, bo i tak nie ma sensu, żeby one tutaj były. A reszta wygląda bardzo dobrze. Fasolkę zasadziłem z taką przerwą tutaj przez środek,
aby później tutaj też zrobić jej taki stelaż, jak mamy przy groszku. Tutaj pięknie rosną nam cebulki. Wyszły bardzo, bardzo dobrze. Każda praktycznie wykiełkowała i z każdej coś będzie. Jeśli nie będzie jakby samej cebulki, to będzie równie dobrze zjeść samą tą łodygę, która również jest bardzo dobra. Koło cebuli mamy pory. Pory były kupowane, nie sadziliśmy ich od nasion, tylko kupiliśmy już jakby gotowe pory, wyrośnięte sadzonki i one zostały tutaj zasadzone. Tutaj w tym miejscu są dodatkowe rzodkiewki, po prostu gdy je rozsadzaliśmy, jak już nam powschodziły, to tutaj było wolne miejsce, więc tutaj pojawiły się kolejne rzodkiewki. W tej skrzyni mamy również papryki, zobaczymy jak one wyjdą. Nigdy nie sadziłem jeszcze papryk, jak na razie się trzymają, wszystkie są zielone i ładnie idą do góry. One również były kupione z sadzonek, to były sadzonki aktualnie kupione z Lidla, mieli taką ofertę, więc po prostu jak zobaczyłem, to od razu wzięliśmy. A tutaj rosną nasze pomidory. Ja wiem, że one są za gęsto posadzone, że powinienem zrobić im większy odstęp, ale nie wiedziałem, czy wszystkie wyjdą, więc po prostu je wsadziłem wszystkie, które mieliśmy i czekam, które będą ładniejsze, to je tutaj zostawię, a te, które będą gorzej się troszeczkę czuły, to je przesadzę w jakieś inne wolne miejsce. Nie przejmuję się z tym, bo już wiele rzeczy przesadzałem. Jak się daleko, szeroko odkopię, to nie ma problemu z przesadzaniem. I tutaj jeszcze pomidorki koktajlowe. Tamte pomidory to były takie zwykłe pomidory, a tutaj mamy pomidorki koktajlowe zasadzone. One są tutaj na rogu skrzyni. Też zobaczę, jak to się sprawdzi. Czy nie są za blisko po prostu jakby krawędzi. To wszystko zobaczymy, jak one wzejdą. Jestem też w trakcie nagrywania filmu o tej taśmie takiej, co tu jest przyklejona. Ona ma działać przeciwko ślimakom, że ślimaki mają nie pokonywać tej bariery, ale to na razie jest przyklejona. Nagrałem początek i czekam na kolejne ślimaki, żeby wam dokładnie powiedzieć, jak to się sprawdza i czy ślimaki przedostają się do środka. Dodatkowo do każdej skrzyni zamontowaliśmy takie wiatraczki. One prawdopodobnie mają odstraszać ptaki. Jeszcze tutaj żadnego nie widziałem, więc prawdopodobnie działają, ale kręcą się tylko o właśnie wtedy, gdy wieje. Wszędzie wbiliśmy takie tabliczki, na których widać, co jest gdzie posadzone. Jest to super, bo od razu rozjaśnia nam, zaraz gdy coś kiełkuje, gdzie co jest. To jest naprawdę fajne. Napisane jest to markerem niezmywalnym, takim do płyt CD, więc wszystko się trzyma i myślę, że w przyszłym roku po prostu wykorzystamy te same tabliczki, gdy będziemy sadzić te same rzeczy. Większość rzeczy, z których posadziliśmy zaraz na początku marca, musieliśmy zasadzić drugi raz, z tego względu, że nam po prostu to zmarzło. Więc w przyszłym roku zacznę później, bądź lepiej to po prostu przykryję sobie to od razu folią, żeby na te zimne okresy po prostu nie zamarzło to wszystko, bo niestety dużo nam się zniszczyło i sadziliśmy od nowa. Więc teraz jest super, jest już zielono, natomiast byłoby na pewno dużo więcej tego. Cały ogród kosi nam robot koszący. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie robotów koszących, to możecie napisać pod tym odcinkiem. Ja będę dla was nagrywał taki osobny odcinek, gdzie odpowiem na te wszystkie pytania. Także to, co zauważyłem przez 3 lata użytkowania tego robota. Ja mam robota, już wam pokażę. Tutaj jest nasz robot, on tutaj jest schowany w takiej skrzyni. Kochają go mrówki, chodzą po nim cały czas. Jest trochę brudny, no bo wiadomo, cały czas jest na polu, więc nie czyszczę go jakoś bardzo, jedynie gdzie czyszczę to od spodu. Jeśli chcecie zrobić taki odcinek, jak wyczyścić dobrze robota, to również mogę wam nagrać. A jeśli macie same pytania do takiego robota, bo się zastanawiacie, czy na waszej działce by się nie sprawdził, to również zapraszam do komentarzy i tam na wszystkie odpowiem kolejnym filmem o robocie. A teraz urwiemy sobie jedną rzodkiewkę i damy Marcie spróbować, zobaczymy co powie. Mam nadzieję, że będzie jej smakować. To jest nasza rzodkiewka, którą tutaj odkopaliśmy. Wyciągniemy sobie, zobaczymy jaka jest. O! Te rzodkiewki mogłyby jeszcze zostać, no nie? One są tutaj jeszcze widzę, że jeszcze mają szansę urosnąć bardziej, ale tu ich mam dużo. Zaraz w to miejsce, gdzie wyrywałem, zasadzę sobie kolejne rzodkiewki. Tak jest najlepiej, wtedy cały rok mamy rzodkiewki dostępne. Idziemy ją umyć i testujemy.
Tak wygląda nasza rzodkieweczka. Teraz Martusia zrobi test smaku, tak jak wam mówiłem, na zewnątrz. Zobaczymy, jak jej będzie smakować, czy jest ostra. Jeszcze by mogła być, bo jak widzę, ma jeszcze taki tutaj czerwony w środku. One zazwyczaj są całe, no nie, białe, także jeszcze troszkę by mogła być. Jest pyszna, ale nie czuję, żeby była ostra. Nie jest ostra? Ale spróbuj też ty, bo ja mam dopiero co zęby i może mam też ten smak taki trochę zaburzony. Jest dobra. Jest pyszna, tylko nie jest ostra. Czujesz, żeby była ostra? Nie, nie jest ostra. Nie wiem, czy to są może odmiany, które są ostre. Możecie napisać w komentarzu. Kwestia odmiany, że rzodkiewka jest ostra, czy po prostu jeszcze nie jest wystarczająco jakby wyrośnięta, aby tą ostrość utrzymać. Znaczy ja delikatnie czuję, że jest ostra, no, ale nie jest jakby tak bardzo. Tam Mikołaj z tyłu mówi po swojemu. Tak więc ja się z wami żegnam, już do zobaczenia w kolejnym filmie.